Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 18 do 24 listopada bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada, moje drogie strzelce. Poniedziałek, 3 denary. Wtorek, 10 buław. Środa, 5 mieczy. Czwartek, cesarz. Piątek, 9 kielichów. Sobota, as monet. I niedziela, 4 miecze. I w tle mamy umiarkowanie, Wasza karta, więc tutaj ze wszystkim sobie świetnie poradzicie. Jest balans, jest harmonia, wszystko pod kontrolą. Dobra współpraca. I teraz tak, strzelce, które szukają pracy, już od poniedziałku pojawi się ciekawa oferta. Warto tutaj jakby zainterweniować, złożyć CV, pójść na rozmowę kwalifikacyjną, bo być może w czwartek dostaniecie tą pracę. Te osoby, które mają pracę, mogą liczyć na premię, na jakieś bonusy. Ewentualnie będzie dużo pracy, ale wyrobicie się ze wszystkim. Zwłaszcza tutaj właściciele własnych firm, przedsiębiorstw, dużo zleceń, zamówień. Kupno, sprzedaż, handel, zdane egzaminy. Jeżeli będziecie przystępować w poniedziałek do jakiegoś egzaminu. Dobrze, zobaczymy tą dziesiątkę buław. Mamy tutaj trzy kielichy. I paź mieczy, ósemka kielichów. No dobrze, a może jeszcze tą czwórkę mieczy sobie dopowiemy w niedzielę. A z buław. No dobrze, moi kochani, poniedziałek 3 denary. Pracowity dzień. Ale ta praca przełoży się na dobrodziejstwa, więc tutaj dobrze zarobicie. Możecie znaleźć pracę, bądź poprawić warunki swojej pracy. Będziecie bardzo pilni, będziecie się skupiać na wszystkich obowiązkach. 3 denary to jest biznes, który się rozwija, który prosperuje. Tak jak powiedziałam wcześniej, zdane egzaminy, bądź być może będziecie brać udział w jakichś kursach, szkoleniach, gdzie wartościową wiedzę zdobędziecie. Być może też umiejętności, jakieś kwalifikacje, certyfikaty, uprawnienia. 3 denary to jest dobra współpraca, dobre transakcje, bardzo dobry dzień na podpisywanie umów związanych z finansami, może jakaś umowa kredytowa, pożyczkowa, jakieś tutaj kontrakty. Dużo zleceń, dużo zamówień, tak jak już powiedziałam wcześniej, i bardzo taki fajny dzień, spokojny, będziecie wszystko, że tak powiem, według grafiku, według harmonogramu sobie realizować. Mogą być podpisane jakieś umowy odnośnie finansów, które zostały Wam przyznane, może jakaś dotacja, zapomoga, dofinansowanie, prawda? W związkach bardzo dobrze. Wydaje mi się, że dużo pracy i obowiązków troszeczkę zaprzątać będzie Waszą głowę, więc może będziecie mieli mało czasu na jakieś tutaj długie rozmowy w związku, w rodzinie, poświęcanie uwagi partnerowi, ale Wasza druga połówka to zrozumie. Szanuje Waszą pracę, wie, że być może teraz pracujecie nad jakimś projektem, zleceniem i po prostu nie będzie Wam nikt przeszkadzał, nie będzie Was nikt rozpraszał. Samotne strzelce teraz skupiają się na edukacji bądź pracy, natomiast może ktoś ciekawy pojawić się w Waszym życiu, jakiś starszy mężczyzna spod znaku barana, ale niekoniecznie, więc tutaj teraz strzelec realizuje jakieś swoje projekty, pasje, skupia się na sobie. Kochani, we wtorek dziesiątka buław i trzy kielichy. Dziesiątka buław mówi o tym, że wychodzicie z jakiegoś rzęzawiska, z nawału spraw, obowiązków i ta właśnie dobra współpraca tutaj nadrobi jakieś zaległości, nadgonicie jakieś terminy, więc mimo, że będzie to mozolny i taki trudny dosyć dzień, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, zaangażowanie w różne projekty, praca, obowiązki, to jednak praca w dobrym zespole, z dobrymi współpracownikami, z życzliwymi ludźmi pomoże Wam tutaj zakończyć jakiś trudny proces, jakąś trudną sprawę. Jakieś sprawy urzędowe, które były
trudne do przeskoczenia, gdzieś tam mozolnie to wszystko trwało, szło troszeczkę pod górkę. Tutaj zakończy się dla Was pozytywnie, więc na koniec będziecie bardzo usatysfakcjonowani, że udało się na czas coś zrealizować, bądź zakończyć wreszcie jakąś męczącą sprawę. Możliwe miłe spotkanie towarzyskie po południu. Ktoś może Was odwiedzić, ewentualnie jakiś sympatyczny telefon, rozmowa, konsultacja z kimś, kto poprawi Wam nastrój, doceni Was, dowartościuje, pochwali za to, że faktycznie jesteście pracowici, ambitni i tutaj pilnujecie swoich spraw, chcecie się wywiązywać jak najlepiej ze swoich obowiązków. W środę mamy Pazia Mieczy i Ósemkę Kielichów. Paź Mieczy mówi o wstępnych jakichś rozmowach, o jakimś pomyśle, ewentualnie jakiejś drobnej sprawie urzędowej, która też tutaj coś zmienia. Ósemka Kielichów ogólnie mówi: zmień taktykę, wycofaj się z czegoś. Jeżeli zadałeś jakieś pytanie, szukałeś jakiejś informacji, nie udzielono Ci tej informacji, być może przyjdź kiedy indziej, sprawdź jakieś wiadomości odnośnie spraw administracyjnych, upewnij się, dopytaj i dopiero później składaj jakiś wniosek, podanie, zwłaszcza jeżeli tutaj jakieś pisma składasz odnośnie dzieci, dofinansowania być może dla dzieci, jakieś stypendium, bądź jakieś inne środki, o które się staracie. Może być też odwołane spotkanie z zodiakalnym bliźniakiem, który miał się z Wami spotkać, ewentualnie zadzwonić, przekazać jakąś informację. Warto w tym dniu składać jakieś pisma podania odwoławcze, tak, że Wy na przykład nie zgadzacie się z jakąś opinią, nie zgadzacie się z jakąś decyzją, więc tutaj można, że tak powiem, złożyć odwołanie, złożyć jakąś petycję, gdzie być może sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli czekacie na jakąś wiadomość, na jakiś telefon, niestety nie zadzwoni, nikt nie napisze. Jeżeli zdecydowaliście się na jakąś pracę, to już nie będziecie musieli przeglądać ofert, nawet jeżeli gdzieś tam aplikowaliście więcej niż do jednej firmy, do pracodawcy, to tutaj już, jeżeli nawet ktoś zadzwoni, to powiecie, że sprawa jest nieaktualna. Może Was boleć troszeczkę głowa, możecie mieć kiepskie samopoczucie, Wy albo Wasze dziecko w wieku szkolnym, więc być może trzeba będzie troszeczkę wcześniej zwolnić się z pracy, czy to dziecko odebrać wcześniej ze szkoły, z przedszkola, może nawet udać się od razu do lekarza, bo może być tutaj właśnie jakiś objaw przeziębienia i trzeba będzie interweniować. Plan bądź pomysł na zrealizowanie tutaj jakiegoś przedsięwzięcia musi być odłożony na później. No i jeżeli tutaj czekaliście na jakieś wyniki egzaminów, niestety one nie będą w tym dniu, będą dnia następnego. W czwartek mamy cesarza, bardzo dobry dzień. Przede wszystkim cesarz daje Wam energię, daje Wam siłę, daje Wam upór, odwagę do działania, będziecie odpowiedzialni, bardzo pracowici, świetnie będziecie zorganizowani. Możliwe pozytywnie załatwione sprawy urzędowe, bardzo dobry dzień na rozmowę z pracodawcą w sprawie podwyżki bądź przedłużenia umowy, kontraktu. Świetnie zorganizowany czas, z powodzeniem pozałatwiacie sobie wszystkie sprawy. Rozmowa z ojcem, ojczymem bądź dziadkiem, ewentualnie jakimś mężczyzną, który jest dla Was autorytetem, który pomoże Wam rozwiązać jakąś trudną sprawę. Strzelce, które od dłuższego czasu mają jakieś dolegliwości neurologiczne, ewentualnie problemy ze słuchem, wzrokiem, być może macie skierowanie na tomografię, USG, rezonans. W tym dniu warto udać się do lekarza, warto udać się na ten zabieg i no, skonsultować, tak, te swoje wyniki, te swoje tutaj dolegliwości. Może to jest pierwsza wizyta, może kolejna, ale tutaj uda Wam się bardzo szybciutko dostać do specjalisty. Jeżeli chodzi o związki, myślę, że po poprzednim dniu mogło dojść do jakiejś sprzeczki. Jakieś no, były takie słowa nietaktowne, może ktoś był poddenerwowany, o coś tam Wam poszło, to tutaj następnego dnia będą przeprosiny. Natomiast porozmawiajcie szczerze, że
No, każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa i na przykład no, nie chcecie, żeby taka sytuacja się powtórzyła. I widzę, że być może jakiś baran zodiakalny przyzna się do błędu i honorowo tutaj zachowa się w tej sytuacji. Będzie chciał Wam tutaj jakąś przykrość wynagrodzić. Samotne strzelce, no właśnie, tutaj przez internet może korespondować z Wami jakiś starszy o kilka lat mężczyzna, ewentualnie osoba, która no, jest różnica wieku między Wami i być może coś zaiskrzy, być może na jakieś spotkanie nawet się umówicie. Dobrze poradzić się kogoś, kto ma władzę w takim sensie, że no, pracuje na jakimś wysokim stanowisku, ma wiedzę, może pomóc, ma jakieś kontakty, bo może Wam pomóc rozwiązać jakąś trudną sprawę i Wy tą sprawę załatwicie. Sami też będziecie no, emanować taką energią majestatu, że tak powiem. No, w tym dniu Wasza silna taka pewność siebie będzie pokazywać upór, że Wy na przykład no, nie wyjdziecie z urzędu, dopóki Wasza sprawa nie zostanie rozpatrzona, prawda? No dałam tylko taki przykład, ale to mogą być jakieś inne sytuacje, gdzie trzeba będzie z determinacją i z takim tupnięciem nogi tego cesarza, który mówi, ja tu rządzę i będzie po mojemu, wyegzekwować jakieś wyegzekwować tutaj jakieś korzyści w swojej sprawie. W piątek mamy dziewiątkę kielichów, więc bardzo super, fajny dzień. Będziecie mieć świetny nastrój, świetne samopoczucie, dumni ze swoich osiągnięć. No jeżeli udało Wam się tutaj po rozmowie z pracodawcą podjąć już na stałe jakąś współpracę, jesteście przeszczęśliwi, prawdopodobnie w sobotę już podpiszecie umowę, kontrakt. Jest to też bardzo dobry dzień na spotkanie z przyjaciółmi, z rodziną, ale też wyjście gdzieś do teatru, do kina, troszeczkę rozrywki, żeby się rozerwać, żeby wypocząć, sprawić sobie jakąś przyjemność, jakąś odskocznię od tego codziennego życia. Może restauracja w jakiejś fajnej, znaczy kolacja w jakiejś fajnej restauracji, może właśnie wyjście do teatru, może jakieś spa, sauna, jakieś takie zabiegi pielęgnacyjne. No wydaje mi się, że to będziecie tutaj doświadczać razem ze swoim partnerem bądź partnerką, żeby jakby no, wynagrodzić jakieś tutaj sprzeczki, jakieś ciche dni, które być może będą, a nie muszą wcale być w tym tygodniu, bo wydaje mi się, że ogólnie świetnie się dogadujecie. No i widać, jest ta karta umiarkowania w tle, więc Wy jesteście chętni do zgody, do porozumienia, do dogadania się. Jesteście wyrozumiali i na pewno nie chcecie tutaj z nikim dłużej w jakieś właśnie wchodzić. Po południe wydaje mi się, że nie będziecie siedzieć w domu, tylko właśnie jakoś miło spędzicie czas albo we dwoje, albo w towarzystwie przyjaciół, znajomych. Bardzo dobre wiadomości, pomoc życzliwych ludzi, którzy bezinteresownie pomogą, doradzą. Fajna atmosfera w pracy, strzelce, które pierwszy dzień są w pracy, na pewno będą bardzo miło przyjęte przez zespół. W sobotę mamy As Denarów. Bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o handel, kupno, sprzedaż, inwestycje, oglądanie ziemi, nieruchomości, gruntów. Bardzo dobry dzień na przyjęcie jakiejś właśnie oferty, właśnie być może już podpisanie umowy o pracę. W pracy świetnie będziecie się wywiązywać ze swoich obowiązków. Po południe raczej spędzicie w domu, być może też na jakichś domowych zajęciach, żeby po prostu wykorzystać wolny czas na porządek w domu i uzupełnienie, nadrobienie jakichś zaległości w domowych obowiązkach. No i niedzielę mamy czwórkę mieczy, jasa buła, więc tutaj wypoczynek. Na pewno pośpicie sobie troszeczkę dłużej. Będzie czas na przemyślenia, czas na lekturę. Czas też na wykurowanie się, jeżeli to właśnie Was dotyczyło tutaj w środę, jakieś przeziębienie, ewentualnie dolegliwości, które kolejnego dnia musieliście skonsultować z lekarzem. Ale As Buław mówi o odzyskaniu energii, o spokoju, o tym, że miło spędzicie czas w towarzystwie bliskich osób, być może po południu jakiś spacer, na pewno nie będziecie się nudzić, może też przyjść jakaś dobra wiadomość. No i dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.